Dzień dobry. Enjoy your stay. Wow! Bez przesady, tak na starcie. Hej, hej, hello. Witam was w nowej gierce Subnautica Below Zero. Kontynuacja jedyneczki. Myślałem, żeby ograć najpierw jedyneczkę, szczerze powiedziawszy. Grę, co najważniejsze, mamy po polsku. Myślałem, żeby jedyneczkę zacząć, ale mówię, dobra, zaczniemy od tego. Przetrwanie samotnie na planecie, tak, swobodny, ale bez głodu i pragnienia, ekstremalny może bez przesady, co? Kiedy ja grałem ostatni raz w Subnautica, kupę czasu temu, przecież ta gra wychodziła w ogóle, nasze Below the Zero wychodziło z Early Accessa. No, kupę czasu temu. Rok? Może nawet półtorej? Nie, was nie oszukać. Z czym to się je dokładnie? Subnautica będzie giereczka survivalowa z fabułą. Powiedzmy jak The Forest. Tak. Inne tego typu produkcje. Co mogę powiedzieć? Jakość grafiki na razie mam ustawioną na najwyższą. Dźwięk w grze po pierwszym odcinku zobaczymy jak wyszło. Tak? Jak sprawdzałem niby na nagraniu, no niby spoko wygląda. Proszę bardzo. The researchers and everything. It is to me and Sam. I need to know what happened. The meteor storm. I can use it for cover from Altera's eyes. Gonna miss you, Robin. I'll find my way back. Approaching 4546 feet. Surface temperatures. Drop pod deployed. Pierwszy odcinek będzie taki wprowadzający. Maksymalnie godzina czasu. Już mogę sterować? Nie, jeszcze nie. O, już mogę. Dzień dobry. Wow! Bez przesady, tak na starcie. Dzień dobry. Witam wszystkich. Kurczę, zaczynamy wybuchowo. Teraz tak, zrobiłem sobie podświetlenia przedmiotów. Tak, wiem, że to, co nas będzie interesowało. Ale fajna. Niektóre funkcje mogą być jeszcze przetłumaczone. Wow, chłopie, spokojnie. Nie tak agresywnie, co? Fajnie, że mamy tutaj temperaturę również. Co się szczymie teraz? Ma bombę. Dawaj, chodź tu! Rybko! Nie, to nie. Już trzeba zbierać surowce. Wiadomo. Rybko, chodź. Otwórz PDA? Nie, nie wypuść! Wracaj! Do nas! Pingwin.
Tab. Schodzi nam? Schodzi nam o dwa, kurczę. No musimy na to uważać. A, to nie, że se zatrzymamy. No papi, przeszłość Xeno. Po angielsku, of course. Zawiadomienia z Gionia. Aha, echo Waby z powrotem, tak? Dobrze wiedzieć. Zbieramy surowce, co możemy, to już zbieramy. Czekajcie, gdzie jest? Dangerous weather approaching. Seek shelter. Już! Już! Na starcie nas tak atakują! A co to dokładnie, że ta... Grat, tak? No dobrze. Fajnie widać to, nie? Jak uderza. O, tu jest iść. Found the drop pod. No to już jakiś kurde ten, nasza pierwsza baza, tak? I want to offer my sincerest condolences on the passing of your sister. I got to know Sam better towards the end of my mandate with Alteron 4546B, when we were thrown together as base mates at Outpost Zero. She spoke often and fondly of you. I thought you should know, it didn't sit right with me when Altera blamed Sam's death on negligence. The Samantha IU I met was kind, clever. Devoted to jeszcze her work, wiem, że nie wiem, czy jest sens tego tam. I wish I could offer you something more substantial, but my access to information has been cut off. No, nówka, you may be in a better position to look into things than I am. Kurczę, jakie to jest... If you're able to, nie wychodzi się escape'em, tylko tabem, nie? They were in a big hurry. Co my możemy zrobić? Smażona żywność. Chodź, zrobimy ciebie. It has a big radio tower. Impossible to miss. I hope you find the answers you seek. Lillian Bench. Well, Sam, I guess I might as well gather some tools and resources before starting my search. Hope that radio tower is as easy to spot as Lil said. Dobra, już. Dzięki. Teraz czekaj. Kurwa! Nie to klikłem. Dwa razy przypadkiem. Nie załapałem, o co kama mnie. Co my tu mamy? Schematy! No dobrze, dobrze, dobrze. Na razie co będzie nam potrzebne? Na pewno myślę nóż survivalowy, żeby zrobić pierwsze co. Wiadomo, skaner. Tytan, bateria, bateria, bateria z widzenie, co ruda miedzi. A na nóż guma silikonowa, to zlepek nasion, dobra, spoko. Ogarniemy, ogarniemy, kapsuła. Co jest fajne, możemy zmieniać. Dom widżet. Te kolorki pięknie. Albo nazwę kapsuła, te dobrze, baza danych i to wszystko wiemy, nie? No dobrze. To jako, że ten, idziemy już na przeszpieg i zbierać rzeczy. Czy shiftem się szybciej biegnie? Nie? Chyba nie. O, złapam. Oddaj! Jakżeś tak mógł? To moja zwierzyna. No oczywiście, o, czekaj, już łapię pęcherzówkę, dawaj ją. Mam się. Pęcherzówka, no dobra. New blueprint synthesized. Dobrze, że woda, dobrze, przyrząd wynu... Dziwne dźwięki słyszę jeszcze tutaj pod wodą, co mnie troszeczkę martwi. Dobrze, szukamy kamieni, 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 tam widzę jeden. Potrzebne nam wodorosty. Czekaj, czekaj, bo my się tutaj dogadamy, tylko ja pójdę do góry. A tu mamy jakieś rybki, dużo rybek. Czy one będą spierdzielać? Dobra, idziemy tu na razie zobaczyć. Bo tak cięte, tak trochę średnio. Chodź tu do nas. Kurde!
O, coś mamy. Ribbon plants contain electrolytic materials that can be used in energy storage. Spoko! Damy radę. Wow. Dalej, co to jest? To są chyba pozostałości po innym. Oxygen! Oxygen. Czy to są te winorośla, które nas bardzo interesują? Tylko, że nie mam podświetlonego nic na tym. To trochę martwi. Chodź tu, kurczę. No nie widzę nic, że miał coś podświetlonego. Kurczę, te dźwięki, nie? Trzeba będzie się teraz nauczyć. O lipa. Czaj, a tego nie mieliśmy. Chodź tu, mały ty pędraku. A się kurde wyrypałaś. Nie no, mogę to? Pnącze wodorostów, no cię potrzebujemy, halo. O, czerwone ziele. To chyba nóż nam właśnie będzie potrzebny do tego survivalowy. No trudno, na razie wiecie. Chodź tu. Chodź tu. Szybka będę. Oxygen. Ło, co to jest? Nie wiem. Dobra, pójdziemy w stronę naszej bazy. Tu coś mamy ciekawego. Czy to jest do wzięcia? Czy to tak se świeci? Świeci, dobra. Okej. Okay. Chodź tu, wariacie. Tych małych chyba nie mogę złapać, no. Tylko tak. Kurcze, jakie to szybkie. No wracaj tu, wariacie. Miałem cię. Bumerang. No dobrze, no to weź go schowaj. Dziękuję. Coś mamy jeszcze. Survival pełną parą. Oxygen. Widzę, ale tu mam jeszcze to. O kurde, czekajcie. O kurde, dasz radę? Płynę? Idealnie, co wy chcecie? Perfekto. Mobile. Tam jest nasz dom, tak? Dobra, okej. Okay. Ty, a ty chodź tu. O, pęcherzówka, chodź. Jak my wyglądamy? Mamy miejsca full! Jeszcze przydałoby się... O, mamy kolejne rzeczy ważne. Musimy szukać. Musimy szukać. Chodź do bazy. Bogactwo minerałów. No ja wiem, że bogactwo minerałów. Teraz czekaj. Schematy, co nas inne? Kurde, nie mamy tego bez lepki. Ale na nóż potrzebowaliśmy gumę silikonową. Zlepek. No to już tu nie jest tak wesoło. Bateria, tak? Interesuje nas bateria. Bateria jest robiona, mamy. No to robimy baterię. Chodź tu, fabrykator. Zasoby, materiały podstawowe. Szkło. Na jakieś tam tu terenę. No i baterię poprosimy ślicznie. Dobrze. Osobiste narzędzia. Mamy skaner, proszę bardzo. All right, I have a scanner. Ma skaner! Kto by się spodziewał? Goes a battery in titanium, now comes a scanner. Every xenobiologist's favorite tool. Dobra, ja myślę, że na razie wszystko do tego. Z jedyneczki wiemy, jak to działa. Jeżeli on się przerobi, jeżeli my przerobimy to, no to wtedy te rybki szybko się psują, tak? Je się robi dopiero wtedy, jak człowiek głodny jest. Kurczę, po prostu w tym momencie. Cała ta guma synchronowa. No na razie zajmijmy się najważniejszymi rzeczami. Guma silikonowa. No to no ten zlepek jest nam niestety potrzebny. Tytan dwa razy, włóknista siatka, tak? Włóknista siatka. Próbka wodorostu. To może będziemy w stanie zrobić. Mamy? Nie, mamy wycięce. To nie, nie. No dobra, no to lecimy dalej, tak? Czy ja mogę to? Mogę sobie przesunąć.
wyjść z bazy. Ło, się ciemno zrobiło. Idzie wieczór. Ale piękny widok. Nie wiem, czy by nawet nie zwiększyć grafiki. Co? No, dobrze. Idziemy skanować faunę. Kurczę, złapałem za... Aha, czyli tak to skanujemy, tak? Proszę. Zaczynamy tutaj skanować. O różnej porze są różne... Wow! Co się dzieje? To ja idę pod wodę. Pany. A tu, o właśnie, widzicie inne ryby. Neonówka! Stój. Most koralowy, czyli to nie jest jakiś tam obcych, ale wygląda jak obcych, nie? Kurczę, felka, potem będziemy czytać. Na razie bym chciał to przeskanować. Oxygen. Kurczę, już. Już. Sekunda. Dobra, później cię przeskanujemy. O cholera. Czekaj! Jestem! Nie panikuj. Chodź tu. Chodź tu, bo cię przeskanować muszę. Nie, to ty byłaś przeskanowana, tak? Czekajcie. Duda wapienna. Przeskanujmy. O, teraz tak będziesz biła, tak? Tym. A potem będzie płacz, że zepsute. O, jeszcze tą mamy. Manówka. Chodź tu. Chorzówka. Nie uciekaj. Oxygen. Już idę. Już. Musimy pozbierać rzeczy. Dobra, szukamy tych wodorostów całych. O, tu jeszcze coś mamy. To chyba ten bumerang cały, nie? Chodź tu. Nie, łapacz arktyczny. Ej, wracaj! Wracaj do nas! I cię, daj się złapać! Mamy cię. No dobra, mamy zioma. Zbieramy na pełnej, wiadomo. Ej, bumerang, daj się też. Ziomek, i daj się złapać, dzięki. Wychodna galeny. Dobra, w górę. Gdzie były te wodorosty? Kurczę, felka. Trzeba znaleźć teraz te wodorosty. Ładnie ten świat wygląda, nie? Tylko ta góra taka nieprzyjemna. No ale dobra. Chodź, bumerang. Ty tak się nie ruszasz. Tam są jakieś wodorosty. O, tu też coś mamy. Czerwone ziele, a to? To wygląda podejrzanie. Ale tylko wyglądało podejrzanie. Kurczę, no męczy mnie to. No to są te wodorosty. No płynę. O, już nam się robi ranek pięknie. Pięknie. Będzie trzeba nam zrobić wodę. Na pewno widzimy, że już powoli się pić się chce. Kochana, potrzebujemy wodorosty. Że my potrzebujemy z tego, ale jakieś... Kurczę, jak to mam to zebrać? Tam! O, widzę. Widzę cię, skarbie. Zrobimy butle, to już nie będziemy tak musieli nurkować co chwilę, nie? Dobrze, że przynajmniej szybko się to uzupełnia, nie? Łączę wodorosty. Czy ja to muszę zeskanować? Nie no. Jakie mam to wziąć? Halo? Aha, rączką, tak. Dawaj,
Ej! Blueprint synthesized. Ej! Małpo! Czy czym ty kurcze jesteś? Jakby budynek pełny? Co wy gadacie? Dobra, mamy ważną rzecz. Jak tam nasz ten? O kurde, bo to tak dużo miejsca zajmuje. Ja cię sunę. Dobra, wracamy. Przy okazji tytany i inne rzeczy, wiadomo. Mamy tu Mandagora. Grzyb tarczowy. No musimy to skanować. A coś jeszcze było tutaj? Kulka koralowa, interesująca. Oxygen. Dobrze, że daje w sumie takie powiadomienie, nie? Bo jakbyśmy tak nie zwracali uwagi, to lipa. Siemaneczko! Czekajcie, idę do was zobaczyć, co tam. Pingwiny. Chodź tu! Małe pongwony, siema! Pengwin. Pengwin i penglin, co ciekawe. Mogę go złapać? Pa, złapałem! Ty, czy one mi idą wpierdolić teraz? Uuu! Dobra! Ale mam penglina! Zajebałem małego. Mały, nie panikuj, z nami będziesz miał dobrze, młody penglin. Nie wiem, co na razie daje, ale dawaj do schowka, wariacie. Czy my chcemy głód? Nie chcemy głodu. Dobrze. Rybki na razie tu. I teraz tak. Kurde, no jakie to jest nieintuicyjne, nie? Co my mieliśmy zrobić? Tak ogólnie? Do schematów? A, gumę silikonową. I to chyba 3 razy, nie? Bo było nam potrzebne... Skaner mamy, no survivalowy? Nie, jedna. Ale tu jeszcze chyba gdzieś. No, płetwy. Czyli 3 razy gumę silikonową poprosimy. Zasoby, materiały. Tak. A to czekaj, 2 robi gumy na raz? Czy jedną? Nie, klikniemy 2 razy, zaraz zobaczymy, jak się sprawa ma. Tak. Kurwa, macie, to jest nieintuicyjne, jak ja kłamam. Tak, robi 4. Kurde, naprawdę! Co za dziadostwo. Elektronika to nam niepotrzebne. Smarszkło, osobiste. Sprzęt. Płetwy, poprosimy płetwy jak najbardziej. No i złoto, już będziemy troszeczkę szybciej pływać, nie? Teraz tak, najważniejsze, nóż survivalowy. Jej, mamy to. Dobrze. Urządzenia wodne, wodoszczelny schowek, fajnie. Zmarzona żywność. Wodę potrzebujemy. Co my potrzebujemy do wody? Pęcherzówka. Dobrze, Jezus Maria, to jest... Dawaj pęcherzówkę, mamy pęcherzówkę, dawaj ją. Cyk, i teraz tak, woda. Jezu, faza, nie? I teraz tak, woda wypli. Ujeny, jak mało to daje. Pęcherzu, o, i od razu mamy to na sobie, więc że jest złoto, od razu mamy na sobie. Dawaj jeszcze jedną tą pęcherzówkę. Tak. O, czy słabiutko, jak to tak słabo daje. No dobra, 75 chyba może być, mamy nóż survivalowy. Co nam dalej może być potrzebne? Pomyślmy. Pomyślmy, co nam dalej może być. Tytan, standardowa butla, włóknista ta... O, przefiltrowana, fajnie. Włóknista siatka, próbka wodorostów. Nie mamy próbki wodorostów chyba, nie? Bo to nie jest to. Chyba. Nie, to na pewno nie jest to. No dobra, na razie byśmy to sobie pozrzucali, co? Mały ten schowek strasznie, co mnie troszeczkę martwi. Ale mamy pingwina, kurczę. Ja cię synek, kto by się spodziewał, nie?
Nie mamy jeszcze pingwina. No dobrze, jeżeli nie możemy sobie zrobić mównicy tej, bo potrzebujemy próbki. Bo nie wiem skąd je zdobyć jeszcze, ale spokojnie ogarniemy to. Pomyślmy. Apteczkę. Siatka, kompas, zestaw elektroniczny, ruda srebra i ruda miedzi. Ruda miedzi mamy, ruda srebra gorzej. Czyli nie ma co tutaj uderzać w tą stronę. Tak, co nam może być? Latarka, szkło, bateria. Szkło, bateria, tak. Szkło zrobimy, bateria, wicieniec, tak, zrobimy też. Ile tam było? Chyba tak to było, nie? Słuchaj, dawaj szkło. I dawaj bateria. I robimy latareczkę, na noc będzie idealna. Zobaczycie. Cyk, cyk, cyk. Dobra, mamy trzy podstawowe rzeczy już. Więc jest złoto. Myślę, że jest złoto, naprawdę. Kurczę, nie wiem, czy my chcemy jeszcze jedną pęcherzówkę. Czasem nie chcemy wziąć. Chcemy wziąć. Dobra, trzeba się skupić na zbieraniu pęcherzówek, bo kurde dają. Bo tu problem z wodą, a nie z jedzeniem. No. Ty, coś bija mi chyba ta. Dobra, słuchaj, zrzuć to, mordo. Więcej nie zrzucić. No dobra, no to lecimy tak, tak. Wychodzimy z bazy, ruch. Idziemy, nóż, latarka, może być. Teraz zobaczmy, tak. No, fajny nóż, też ci się podoba? No więc to pod wodą bym nie sprawdzał, jak... Kurde, nie możemy jednak tego ciąć. Grzyba. Ja. To chowa. Prawym sierpnie, dobra. Nie wiedziałem. Dobra, z tego nic nie mamy. To jest grzyba. Kawałek grzyba tarczowego. No, ty już? No nie przeginaj przed chwilą, co? Kurczę. Wyszedłem z bazy. Dobra, kawałek grzyba mamy. Czy coś z tej... Dziabonga będzie? Nie będzie nic z tego. No dobra, okej. Okay. Lecimy dalej. Pęcherzówka, chodź tu. Chodź tu! Ty jesteś nam potrzebna. Teraz zobaczmy te wodorosty, czy jak ja je będę... Próbka wodorostu! Dobrze, dawaj to. Mamy to. O, jak to dużo zajmuje. Ty, oksygen. Razy sprawdzimy te. Dobra, nic z tego nie będzie. Ale mamy płetwy, już trochę szybciej pływamy, będzie spoko. Znowu zaczęło lać. Ja cię sunę, nieprzyjemna tata. Dla nas jest. Ale pod wodą świat naprawdę wygląda ślicznie, nie powiecie. Nie powiecie, świat wygląda ślicznie. Mogę zgarnąć ich? Trochę mi smutno. Nie mogę. Dobra. Bardzo dawaj. To też dawaj. Jeszcze gdzieś tam po drodze widziałem. Oxygen. Oxygen. Tu jest nasza baza. Nie no, wrzuć na luz. Wrzuć na luz. Aha, ekwipunek pełny. Dobra, spoko, loko. Poradzimy sobie. Mamy to, co chcieliśmy, tak? Próbka wodorostów była na to. Także dawaj nam próbkę wodorostów, kumpel. Dostajemy jedno, a trzeba dwa te. Dobra, spoko, damy radę. Nie wiem, ile mi tam było tego potrzebne. Trzeba to zaraz już to sprawdzamy. Bo... Tu chcieliśmy tytany dwa. Mamy tytany, ołów, mamy.
Spoko, jest spoko. Tak. I chcemy osobiste sprzęt. Standardowa butla, elegancko. Adding additional blueprints to your data bank. No spoko, loko, wrzuć na luz. The standard oxygen tank can be upgraded for deluxe and VIP breathing. Pompa, co pompa powietrza, ciekawe. Apteczkę na pewno, będzie włóknista ta znowu. Jedną apteczkę myślę, że będziemy mieli zawsze z sobą. Póki co, tak? Póki co, bo nie wiemy, co nas tutaj czeka, więc... Mi się wydaje, że lepiej to przy sobie trzymać. No dobrze, po kolei, no survivalowy, narzędzia naprawcze, przyrząd wynurzeniowy, awaryjny, użyłem wyporność, reakcja chemiczna, wytwarza gaz lżejszy od tego w celu szybkiego wynurzenia. Myślę, że to będzie fajne. If you are tired of hearing the word oxygen, the air bladder provides a significant upward thrust to help you get to air faster. Dziwny jest bardzo tutaj dubbing, bym powiedział, taki nie to amerykańskie. Dziwny, dziwny jest ten dubbing, naprawdę. Dobrze, na razie, kumpel, powolutku, na spokojnie. Co my możemy jeszcze powiedzieć, narzędzie naprawcze, raczej nie, nóż survivalowy. To mamy. Wodoszczelny schowek, mała skrzynia, która zachowuje pozycję. Cztery razy tytan. Mamy cztery razy tytan. Poprosimy cztery razy tytan. Robimy. Gdzie to się robi? A, która zachowuje pozycję w wodzie. To nie. To tytanu na to nie tracimy. Kompas. Nie, kompasu nie zrobimy, rura. Połączono powietrze działającej pompy. Interesujące. Pływająca pompa powietrzna. Urządzenie, które... Interesujące. Przefiltrowana, no to już wiemy. Dużo nie wiemy na razie. Trzeba skanowania. Nie mamy miejsca w ogóle, ja pierdolę. Czemu to jest tak mało? Dobra, dawaj jedną... jednego bumeranga daj nam i jedną pękedziutkę. Tak. I my sobie zrobimy teraz tak, usmażonego bumeranga, dzięki. Jak to nie mam pękedziutki? Co ja wziąłem w takim razie? Nie to wziąłem? Oczywiście, że nie to, no onówkę jakąś wziąłem. Potrzebuję pękedziutki. Dobra. Dobra, polowanie na pęcherzówki, tak? Na pewno polowanie na pęcherzówki. Jak widać, są potrzebne. Usmażony bumerang, proszę bardzo, dziękuję ślicznie. Dziękujemy. Wodę tu se siurbniemy. Fajnie, nie? Nie wiem, gdzie to pomieścić, kurwa mać. Pingwin, a co ty robisz przydatnego w życiu? A nic nie robię. Wiesz, trochę tego, nie? Ale jakoś to bywa, nie? Kurwa, czemu ja już mam takie problemy z ekwipunkiem? Ktoś mi to powie? Bo ja już mam problemy z ekwipunkiem. Dobra. Cholera jasna. No ja mam... Dobra, dawaj ten 4 razy tytan. Cholera, potrzebuję to mieć przy sobie. Aha, nie mam już 4 razy. A ja wziąłem ołów, czekaj, to nie. Mamy ten tytan, czy nie mamy? Mamy ten tytan, dawaj ten tytan. Robimy to, bo potrzebuję tą skrzynkę do sramy. Jest ta skrzynka. Dawaj ją. Dawaj kumpel. Dobra, gdzie ja to stawiam? Obok bardzo. O, jak się ciemno zrobiło. Słuchaj, chciałbym tą skrzynkę wyjebać, nie? Ogólnie, nie żeby coś, nie? Ale kurwa mać. Czekaj. Schowek. Postaw ten schowek tu, co? Tego wypuścić. A teraz? Patrz mi, otwórz schowek. Jezu, jakie to małe! Panie, co ty mi to kurwa dałeś? Dziwne dźwięki. Olifa. Ale dobra, jest schowek, mamy przed wejściem do bazy. Myślę, że to nam
fajnie pomoże. Myślę. Ale czy nam pomoże? Nie wiem. Na razie nic nie wiem. Mam mało schematów. Trzeba skanować. Trzeba skanować, niestety. Tak. Naprawdę jakieś dziwne dźwięki są. Halo. Mamy butle potrzebne, jest tutaj nam parę rzeczy jeszcze, ale to potem się dowiemy. Dobra, wychodzimy w świat szeroki. Ja się niczego nie boję, jak coś. Tak. O kurwa, jaka pogoda. Dobra, dzielimy. Siema, pingwiny! Słuchajcie, pingwiny. Nie, no nie chcę was zabierać. Patrzcie, jak one ładnie się świecą. Siema, pingwin. Ślicznie się świecą, nie? Ale nie mogę zabrać. Dobra, pęcherzówki. Pęcherzówka? Nie, neonówka. Kurczę. Musimy lecieć w jakiś jeden konkretny... Pęcherzówka, siemaneczko. Ciebie szukałem, nie żeby coś. Czemu to tak dziwnie ten? Nie no, plączy wodorostów to my nie potrzebujemy. Kwarcu też nie potrzebujemy, no bez przesady, na cholerę nam to. Ale to sobie weźmiemy, bo nie wiadomo co z tego wyjdzie. Pęcherzówka, dzięki. Jak widać mamy większą teraz butlę. Gdzie jest spoczko, jest spoczko. Lecimy w świat. Zobaczysz co nam się gdzie kryje. Uzupełniamy tlenik i lecimy dalej. Czy ty byłeś skanowany, kumpel? Ty, a my ciebie złapaliśmy w ogóle? Nie wiem. Ale teraz cię złapaliśmy na pewno. Tytany nam dawaj, stary, tytany. Dziegieluwa wioletowa, co? Kurwa. Co, proszę? No to daj mi tego jedno. Oj, Jezu, jakie dziwne dźwięki. Wicieńce, ja już tych wicieńców nie potrzebuję. Ło, co to się dzieje? Jakieś błyski, jakieś te, co to jest? Idę na zewnątrz zobaczyć. A, burza. Ciekawe, czy mnie może pierdolnąć piorun, nie? Jaja by były konkretne, jakby mnie tak byk. Trzeba ogólnie tu uważać. Trochę się boję tak wylatywać, szczerze powiedziawszy. Ze względu... O, coś tam się świeci. Ze względu na to, że... jakby to wam powiedzieć... Są tutaj też agresywne stworzenia. O, kumpel, chodź. Nie wiem, czy jesteś agresywny, czy nie. Mam nadzieję, że nie, ale cię ciemno zrobiło, stary. Ty! Małpa! Oddaj! Oddawaj! Grabby. Małpa, ukradła mi! Ktoś to widział? Ty, dobra, coś się świeciło. Tam się świeci grubo, nie? Grabi, kurczę. O ja pierdolę. Patrzcie, coś znaleźliśmy. Coś tu znaleźliśmy. Tylko o co chodzi? Czyżby tu było jakieś... To wygląda trochę jakby taka klatka, że oni tutaj... Zeszli! Jak ja mam tam zejść? Co? Czemu ona takiej kurwicy dostaje tu? Ktoś mi powie? O, tu jest. Jakby tutaj było coś niebezpiecznego i to zostało rozwalone w cholerę. O, widzicie? Fragment wykrywacza minerału. Biurko! Wiecie co? Trochę mam takie te, jakbyśmy grali w astronautę, nie? Że tutaj znajdujemy parę różnych rzeczy, tutaj, a tego nie możemy, dobra. Najpierw zeskanujmy to, co możemy, tak? Potem sobie pootwieramy. Kostka odżywcza, dzięki ziomek. Lara, dzięki ziomek. No dobrze, no to pierwsza ciekawa rzecz ten, ale... Co mnie martwi, tak? To mnie bardzo martwi. To wygląda tak, jakby to miała być klatka przed czymś. A tu coś grubego ją rozjebało. Więc...
Coś tam pierdnęło. A nie, to ona pewnie zjadła tego. Już to widzieliśmy. Pękarzówka do nas. Dragon Scootera Seagull. Ty, czekajcie, bo tutaj mogą być w takim razie. Takie mam przeczucie. Tytan dawaj! A nie, z czego tytan szedł? On chyba losowo, nie? Nie wiem, co chyba tak było, że losowo leciał. Dobra, wypłynie. O! Ho, ho! Widzę cię! Widzę cię! Widzę cię! Czy nam tak starczy tlenu? Ale mamy tu takie coś do wypływania, nie? No to wtedy wiecie, oksy... Nie, myślałem, że tu coś grubego tam pływa, ale okej, jest na razie spokój. Względny spokój nawet bym powiedział. Tak? Dobra, mordy, mordy, mordy. Wycięców nie chcemy, kwarc, kurde, nie chcę tego. Kargo! Jak widzimy, to jest kargo. Oto skrzynka. Woda. Fragment radiolatarni. Apteczka. Dobra. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. A ty dajesz teraz takie fajne info, że... Jezu, to to. A się wystraszyłem. Coś zaczęło nagle tam. Może ja się boję, że tu jakiś będzie naprawdę gruby ziomeczek, nie? I wtedy będzie... masz przejebane, nie? Co ty się... No ale chyba nie będzie tak blisko początkowej bazy nic grubego, nie? Tak myślę. Ale cholera wie. Dobra, słuchaj, bo mamy tu jakiś fragment. Tu radio, latarnia, tu to pęcherzówka, chodź. Chodź! Chodź! Chodź, 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 chodź. Nie uciekaj ode mnie, a? Pan dwójka cię nie ucieka. To coś jest. Czekaj, bo ja muszę to sprawdzić. To wygląda podejrzanie. Dzięki. Warning. 30 seconds of oxygen. No już, 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 już. Jeszcze to sprawdzę. Nie to. Bo musimy tego pozbierać trochę, że nie ma strony sama. Oxygen. Oxygen. Dobra, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Oxygen, oxygen. Dasz radę, wierzę w ciebie. No pogoda na zewnątrz wygląda średnio. W tej grze niestety, ale kurczę. Lotareczkę mamy, piękną, kurde. Będę musiał to potem poustawiać po swojemu. No kurczę, muszą tu być te fragmenty, nie ma opcji. Co to jest? To jest pytanie. Roślina tlenowa? Uzupełnij tlen? Jak to się robi? Wow! Jaka faza! Jaka faza! Nie idzie. Dobra, mamy tu jakiś fragment, chyba że to ten, co ja znalazłem. Nie, to nie jest to. 2 na 3, no dobra, dobra, dobra. Mamy kolejny, proszę bardzo, sru. Mamy to. Jak my wyglądamy z tym? Jeszcze mamy miejsca. Oxygen, oxygen. Jeszcze mieliśmy jakąś tą, nie? O cholera. Ale czekajcie, mamy tu tlenówkę. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ej, tu jakaś... Jezu. Zbawiła ten tlen? Jakaś brudna woda jest. Gdzie ja wleciałem? Właśnie. Nie chcę bardzo. I dziwne dźwięki! Korzenie woda rosną. No dobra, dobra, warning. 30 seconds of oxygen remaining. Dobra, uciekniemy, uciekniemy stąd, spoko, loko. Chyba.
Oxygen. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. No dobra, 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 już szukam wyjścia. Nie panikuj. Znalazłem, kurczę, a ty panikujesz. Oxygen. Ile mamy miejsca? Idzie małpa, spierdzielaj ode mnie. Idę na zewnątrz. Nie mam. Mam mało miejsca niestety. No to pora chyba lecieć do bazy, nie? Myślę, że ciekawe miejsce znalezione. Małpa, spadaj ode mnie. Widzisz to? Nie chcesz się bić. Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Tytanica dziurowa! Patrzcie, co odpierdziela! O, coś to mogło. Mam ją. New creature discovered. No, jeszcze jedno coś widzę nowego. Czekaj, 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 chodź tu, kumpel. No jest jakaś... O, ty diabongu! Gdzie jest nasza baza, bo ja nie wiem. A, nie w tą stronę płynę w ogóle, nie wiem, że to jest spoko. Neonówka to jest chyba, nie? Neonówka. Liczę na glicza. Siema, pingwin! Hello! A to my tak blisko byliśmy, czy my tak szybko przepłynęliśmy? Teraz to chyba po prostu szybko płyniemy.